Ogromnie się cieszę, że wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych wraz z delegacją w Polsce rozpoczyna się od tego ważnego i symbolicznego wydarzenia, od podpisania porozumienia otwierającego dla Polski zakup systemów artyleryjskich, rakietowych HIMARS, nowoczesnego systemu amerykańskiego, który w ogromnym stopniu doprowadzi do wzmocnienia nie tylko potencjału obronnego Polski, nie tylko potencjału bojowego polskiej armii, ale także przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa naszej części Europy jako części, a zarazem wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. To ważne wydarzenie, które wpisuje się w od dawna zapowiedziany i przygotowany program modernizacji polskiej armii. Program, który sprowadza się do wymiany uzbrojenia na uzbrojenie nowoczesne, na uzbrojenie odpowiadające współczesnym standardom, na uzbrojenie funkcjonujące w armiach państw NATO i tym razem systemy artyleryjskie, rakietowe, HIMARS, które zostaną nabyte dla polskiej armii, stanowią przejaw najnowocześniejszej militarnej myśli technicznej, obronnej, a także, co bardzo mocno chcę podkreślić, są bronią, są infrastrukturą militarną wypróbowaną w warunkach bojowych, co niezwykle istotne. Ogromnie się cieszę z tego, że polska armia, że polscy żołnierze będą mogli służyć obronie ojczyzny, będą mogli służyć obronie wolnego świata, posługując się tak nowoczesną bronią. Ten pierwszy etap zakupów, który będzie realizowany w 2023 roku, oznacza zakup 20 zestawów artyleryjskiego systemu rakietowego HIMARS, 18 bojowych i 2 ćwiczebnych. W tym czasie będą także przygotowywali się polscy żołnierze do obsługi tego niezwykle nowoczesnego sprzętu. Wierzę w to, że będziemy ze wszystkim gotowi na czas i wierzę w to, że ten sprzęt będzie doskonale służył polskiej armii, wzmacniając także bezpieczeństwo naszych żołnierzy. Wierzę w to, że polski żołnierz będzie mógł z dumą stać na straży polskiej granicy i granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego, wiedząc w to, że posiada najlepsze możliwe wyposażenie na świecie. To ogromnie ważne. Wierzę w to, proszę Państwa, także, że nadal będziemy rozwijali nasz potencjał wojskowy, że to po zakupach systemu obrony Patriot kolejny etap rozwoju naszej obrony. Wierzę w to, proszę Państwa, że będziemy realizowali zakupy dalsze. Wierzę w to, że będziemy kupowali kolejne tak bardzo ważne elementy uzbrojenia oznaczające rzeczywiście modernizację i odnowę infrastrukturalną naszej armii. Myślę o śmigłowcach, myślę o kolejnych samolotach i myśliwskich, i transportowych. Myślę o tym wszystkim, co tak ważne na współczesnym polu walki do zapewnienia sprawności służby żołnierzy i możliwości rzeczywistej obrony terytorium. Szanowni Państwo, ale przede wszystkim chcę podkreślić jeden element. Jesteście tutaj razem, żołnierze polskiego wojska, żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych na polskiej ziemi, żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ogromnie Wam za tą obecność dziękuję. Ta Wasza obecność dosłownie dzisiaj tutaj pokazuje doskonałą jakość Sojuszu Polsko-Amerykańskiego, pokazuje doskonałą jakość naszej współpracy w dziedzinie obronności, a obecność Pana Prezydenta pokazuje także doskonałą jakość naszej współpracy politycznej. Wierzę w to, że ta wizyta przełoży się, Panie Wiceprezydencie, także na efekty gospodarcze, a także i na pogłębienie naszych więzi politycznych, po pierwsze z Polską, ale po drugie także z Europą Środkową, o czym ostatnio tak często rozmawiamy i co tak bardzo ważne jest i podkreślane przez Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych
Donalda Trumpa. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję panu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi za dopięcie tych negocjacji i za to, że za chwilę będzie mógł podpisać to porozumienie. Porozumienie, które zostało wcześniej już parafowane przez Stany Zjednoczone. Ogromnie cieszę się, że ten niezwykle ważny zakup, ten kolejny etap modernizacji polskiej armii będzie zrealizowany. Przed nami jeszcze wiele zakupów. Podnosimy nasz budżet obronny. Do 2030 roku najpóźniej ma on wzrosnąć do 2,5% PKB. Taką przyjęliśmy ustawę i ten plan zrealizujemy. Cieszę się i dumny jestem, panie ministrze, z tego, że jesteśmy wiarygodnym członkiem sojuszu, który realizuje swoje zobowiązania i z podniesioną głową możemy rozmawiać z największym państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego i najsilniejszym, jakim są Stany Zjednoczone. Możemy rozmawiać jako wiarygodny i poważny partner, który realizuje swoje zobowiązania. Dziękuję. Oto od dziś Wojsko Polskie będzie uprawnione do tego, żeby dysponować najnowocześniejszym sprzętem. Do Wojska Polskiego trafią rakiety HIMARS, trafi system HIMARS. To broń nowoczesna, to broń, która jest wykorzystywana przez najpotężniejszą armię dziś na świecie, armię Stanów Zjednoczonych. To broń, która kupiona została poprzez procedurę związaną z rozmowami pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych, administracją prezydenta Donalda Trumpa i polskim rządem. To broń, która zapewni Polsce bezpieczeństwo, to broń, która zwiększy zdolności bojowe Wojska Polskiego. To broń, która przysłuży się w końcu do tego, że wschodnia flanka NATO będzie zabezpieczona w ten sposób. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze. I tak się dzieje z roku na rok. Żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt. Tak też się dzieje. Podpisany kontrakt w ubiegłym roku w sprawie systemu Patriot. Podpisany w ubiegłym miesiącu kontrakt dotyczący zakupu Black Hawków dla wojsk specjalnych. No i w końcu dzisiejsza umowa dotycząca systemu HIMARS jest tego dowodem. Ale moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest także doprowadzenie do tego, żeby Polska była silniej osadzona w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także, a może przede wszystkim, żeby Wojsko Polskie ściśle współpracowało z Armią Stanów Zjednoczonych, żeby to wszystko, co stało się faktem po szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku, rozwijało się, żeby obecność wojsk sojuszniczych w Polsce była liczniejsza, żeby relacje polsko-amerykańskie rozwijały się bardzo intensywnie. Dzisiejszy dzień zapisze się w historii Polski ze względu na wydarzenia o randze międzynarodowej, o randze światowej, dotyczące właśnie zwiększenia pozycji na arenie międzynarodowej naszego kraju, Polski. Dzisiejszy dzień zapisze się także w historii Wojska Polskiego. Dziękuję.